Cześć, mam na imię Kamil. Znajdujemy się w Polanicy Zdrój na budowie firmy Skomar. Ostatnio do naszej floty zakupiliśmy Bobcata MT-100, którego Państwu dzisiaj zademonstruję. Zdecydowaliśmy się na zakup maszyny Bobcat z tego powodu, że ostatnich 20 lat posiadamy Bobcata 220, który spełnia się idealnie w naszych warunkach. Dlatego postanowiliśmy zakupić nową maszynę, czyli Bobcata MT-100. Do Bobcata zakupiliśmy widły, łyżkę, glebogryzarkę oraz zamiatarkę. W naszej firmie wszystkiego używamy po troszku. Przeważnie teraz na tej budowie używana jest zamiatarka do wyjazdu na ulicę. Glebogryzarki używamy przeważnie do spuchniania humusu koło budynków. Łyżki używamy do rozprowadzania humusu, jeżeli auto przywiezie, do prowadzenia na ścieżki, nie na ścieżki, tam gdzie jest potrzebny. Widły przeważnie używamy do rozładunku palet. Zaletą Bobcata MT-100 jest to jego gabaryty przede wszystkim. Na wąskich ścieżkach, czy tak koło budynku, nie w budynku, nie ma problemu z dojazdem. Zaletą są gąsienice, bo wszędzie wjedziemy, wyjedziemy. Następną zaletą jest szybki montaż urządzeń, jakie mamy dostępne. Chciałbym polecić wszystkim Bobcata MT-100 ze względu na jego małe rozmiary, wszechstronne zastosowanie. Maszyna w sam raz wpasowała się w nasz park maszynowy z tego względu, że rozmiarami wypełniła lukę, która brakowała u nas w firmie. Na koniec chciałbym wszystkim polecić Bobcata MT-100, bo jest maszyną bardzo wszechstronną, do użytkowania nie tylko na budowie, ale i w małych ogrodnictwach. Jeżeli ktoś potrzebuje, polecam z całego serca.